Cześć, Wojtek Młynarczyk, Mikado Fishing Team. Chciałbym powiedzieć kilka słów o nowej rodzinie plecionek, plecionek przyponowych, karpiowych. Jest to rodzina Terytory, a w niej cztery produkty. Są to nowości na sezon 2020. Dwie plecionki w otulinie oraz dwie plecionki miękkie. I zaczynając od tych plecionek w otulinie. Mamy tutaj wersję Coated Braid, czyli powszechnie znana plecionka w usztywnianej otulinie, szczególnie polecana do łowienia zarówno z rzutu, żeby mniej po prostu nam się zestaw plątał w czasie lotu, jak i przy połowie w zaczepach, kiedy ta otulina daje dodatkową odporność na przetarcia i też usztywnia nam tą część zestawu, dzięki czemu ten przypon robi się trudniejszy do wyplucia. Rdzeń tutaj jest miękki, więc możemy tak naprawdę z takiej plecionki zawiązać zarówno przypony typu kombi, czyli takie, gdzie ta główna część jest usztywniona, a końcówka ma zdjętą otulinę i zachowuje się w wodzie naturalniej. Możemy też zawiązać typowe sztywniaki, na przykład tutaj mamy Roni Riga, akurat taki bardzo drobny, wiosenny Roni Rig na cienkim haku, na małym haku przede wszystkim. No tutaj cały ten fragment materiału jest w otulinie, dzięki czemu zestaw jak wpada do wody, to układa się po prostu w ten sposób. Przynęta jest oddalona od ciężarka, jest to idealna prezentacja tego typu zestawu. Drugą plecionką w otulinie jest Coated Braid Premium. Tutaj mamy już do czynienia przede wszystkim z dużo lepszym rdzeniem. Czyli plecionka, która jest tutaj wewnątrz, jest rdzeniem, ta miękka plecionka, która jest rdzeniem tego materiału, jest bardziej śliska, bardziej miękka, lepiej będzie prezentowała przynętę. Otulina jest bardziej mięsista niż w tej wersji Coated Braid, ale za to jest troszeczkę mniej odporna na przetarcia. Ta plecionka występuje w wersji 30 lub 20 funtów. Świetnie sprawdzi się na wodach, gdzie ryby żerują delikatnie i musimy tam zastosować właśnie ten kawałek sztywnego materiału i ten jak najbardziej miękki, jak najbardziej naturalny fragment. Coated Braid natomiast ze względu na to, że ta otulina jest twardsza i jej wytrzymałość to 35 lub 25 funtów, polecałbym w tych łowiskach właśnie z zaczepami. Osobiście tak tego używam. Jeżeli mam łowisko z zaczepami, sięgam po Coated Braid 35 funtów. Jeżeli mam łowisko troszkę czystsze, czy te karpie po prostu żerują delikatniej, wtedy łowię na Coated Braid Premium 30 funtów. Dwa kolejne produkty to plecionki miękkie. I teraz tak, pierwszym z nich jest Silky Soft. Silky Soft to taki bardzo popularny materiał. Jest to po prostu miękka plecionka. Wydaje mi się, że materiał najbardziej uniwersalny. Często sięgają po niego początkujący oraz wędkarze, którzy lubią łowienie z wywózki. Ponieważ ten materiał po prostu najlepiej się układa w wodzie, najlepiej się układa na dnie. Jest miękki, więc ta prezentacja przynęty jest naturalna. Możemy zastosować go zarówno do krótkich przyponów, do łowienia z workami PVA, do łowienia na metodę, czy też dłuższe wersje do łowienia z wywózki. Drugą plecionką miękką w rodzinie Terytory jest Fast Sinking. To też jest standardowy miękki materiał, ale jego włókna są po prostu cięższe. Tak naprawdę po co to zrobiliśmy? Przede wszystkim po to, że jeżeli łowisko jest czyste, dno jest czyste, nie ma tam muł, nie ma tam zielska, to ta plecionka musi idealnie przylegać do dna, żeby nie płoszyć ryb. W takim wypadku właśnie sięgam po Fast Sinking, który jest miękkim materiałem. Możemy łowić zarówno z wywózki, czy przy krótkich przyponach, czy przy połowie z PVA, ale na tym twardym dnie. Twardym, czystym dnie. Więc jeżeli mamy piaskowe, żwirowe dno, wtedy Fast Sinking. Jeżeli mamy muliste lub roślinne, wtedy Silky Soft. Jeżeli łowimy z rzutu i chcemy zapobiec splątaniu zestawów, wtedy sięgnijmy po wersję z otulinie. Jeżeli jest to bogate w zaczepy wędkowanie, to Coated Braid w wersji 35 funtów. Jeżeli jest to wędkowanie z rybami, które bardzo delikatnie żerują i trzeba tu podać coś najbardziej finezyjnego,
to wtedy Coated Braid Premium. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam te materiały. Używałem ich cały sezon 2019. Wydaje mi się, że można tutaj zawiązać praktycznie każdy typ przyponu. A, co jeszcze istotne. Wszystkie nasze plecionki w serii Terytory pakujemy w takie praktyczne pudełeczka, plastikowe pudełeczka z obcinaczką. Jeżeli chodzi o nawój, te plecionki mają po 10 metrów. Standardowo na rynku spotyka się na ogół opakowania mające 20 metrów materiału, jednak w naszym przypadku chcieliśmy po prostu zrobić troszeczkę coś innego. Chcieliśmy, żeby wędkarz, który standardowo kupuje 20 metrów firmowej plecionki za dość dużą kwotę, mógł kupić przynajmniej dwa opakowania lub nawet trzy opakowania po 10 metrów, dzięki czemu z jednego takiego opakowania jest w stanie nakręcić, myślę, że około 30 przyponów. To spokojnie starczy na rok, a mając trzy różne materiały, jest w stanie zrobić przypony tak naprawdę na każdą wodę, na każde dno. W związku z czym, wybierając Mikado, jesteśmy w stanie za taką samą kwotę mieć materiały na każdą wodę. Oczywiście po 10 metrów każdy, to przybliżam, że to będzie spokojnie ponad rok wędkowania, niż w przypadku konkurencji, kiedy mielibyśmy tylko jeden rodzaj materiału. To wszystko. A, jeszcze powiem o kolorze. Słuchajcie, każdy z tych materiałów występuje w dwóch kolorach. I są to mieszanki albo brązowego, czyli na przykład dark brown, ciemnobrązowy, lub camo brown, czyli taki brązowy zmieszany trochę z czarnym. Ten kolor świetnie sprawdzi się na łowiska z dnem twardym, z dnem ciemnym, z dnem mulistym, zmieszanym z jakimiś liśćmi. Warto spojrzeć kiedyś pod wodę, jak będziecie mieli okazję, że tam jednak to dno na ogół jest właśnie takie brązowawe. I drugi kolor, który jest w ofercie, to są miksy zielonego, czyli właśnie dark green czy camo green. I on sprawdzi się na łowiskach, gdzie mamy podwodne rośliny, czy taki lekki, miękki muł zmieszany z roślinami, wtedy ten kolor zielony będzie tam bardziej pasował. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Polecam Wam serdecznie te materiały. Sam właśnie wracam do wiązania przyponów na ten sezon. Mam nadzieję, że zdecydujecie się na nie i że złowicie na to naprawdę piękne ryby. Tego Wam życzę. Dziękuję bardzo i cześć.